Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej rozmowie dnia gościem Radia Ziemi Wieluńskiej jest burmistrz Pajęczna, pan Dariusz Tokarski. Dzień dobry, witam Pana. Witam serdecznie Panią, witam wszystkich słuchaczy. Jedna z największych inwestycji w ostatnich latach, budowa hali i remont szkoły podstawowej w Pajęcznie, dobiegła końca. No, w niedzielę byliśmy świadkami oddania, uroczystego oddania hali sportowej. Inwestycja 6,5-milionowa, ponad 5 milionów dotacji unijnych. No i mamy tego efekt w postaci pięknej szkoły. Bardzo się cieszę, zarówno ja, jak i Rada Miejska, z którą współpracuję, że udało się tę inwestycję zrealizować do końca. Była to bardzo trudna inwestycja i dzięki temu, że pozyskaliśmy środki unijne, była ona możliwa w ogóle do realizacji. Powstała piękna hala sportowa, wyremontowana szkoła, także dzisiaj mają dzieci, nauczyciele stworzone warunki, aby dzieci mogły się uczyć, a nauczyciele mogli pracować. Niedługo na tej pięknej nowej hali sportowej rozstrzygnie się mecz, więc jest się z czego cieszyć. Tak, chcemy promować sport, a tutaj w tym przypadku piłkę siatkową, pokazać młodzieży, dzieciom, że trenując można dojść do jakiegoś wysokiego poziomu, dlatego zaprosiliśmy kluby, zaprzyjaźnione kluby z Wielunia i z Bełchatowa, jest to czołówka kraju, można powiedzieć, także myślę, że będą młodzi adepci mogli się wiele nauczyć, obserwując ten mecz. Oczywiście, mówiliśmy o 5-milionowej dotacji, którą udało się pozyskać na budowę hali sportowej i modernizację szkoły. Skoro już mówimy o pozyskiwaniu środków unijnych, to 6 milionów udało się pozyskać również na przebudowę placu targowego w Pajęcznie. W tym tygodniu zostanie podpisana umowa na tę inwestycję. Tak, ja tutaj dodam, że na szkołę pozyskaliśmy ponad 6 milionów złotych, a ta inwestycja, koniec tej inwestycji to koszt prawie 10 milionów złotych, ponieważ doszły prace, które wcześniej nie były przewidywane w szatniach, w piwnicach, ale inwestycje kończymy, tak tutaj już oddaliśmy symbolicznie i dzieci będą mogły się cieszyć, tak jak powiedziałem wcześniej, i nauczyciele. Jeśli mówimy o placu targowym, tak. Udało się pozyskać 6,2 miliona na modernizację tego placu targowego i w tym tygodniu zostanie podpisana umowa. Myślę, że do końca września firma wejdzie na plac budowy i rozpocznie pracę. No tak, przebudowa tego placu targowego pozwoli również na to, aby na targu mógł się odbywać handel zwierzętami, ponieważ w tej chwili w Pajęcznie takiego miejsca nie ma, a zapotrzebowanie, żeby takie miejsce w Pajęcznie było, jest duże. Tak, jak najbardziej. Targi końskie, jak również co wtorek odbywają się targi, gdzie również rolnicy chcą handlować zwierzętami i chcemy ku temu stworzyć odpowiednie warunki. Projektowaliśmy wstępną dokumentację, uzyskaliśmy opinię lekarza powiatowego weterynarii i wielu innych instytucji, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i chcemy stworzyć warunki, aby ten plac targowy był dla wszystkich, zarówno tych, którzy będą handlować zwierzętami, jak i innymi płodami rolnymi, a myślę, że po modernizacji każdemu, kto będzie robił tam zakupy, kto będzie sprzedawał, Na pewno będzie milej. Oczywiście. I oczywiście warunki do handlu zwierzętami na pewno będą dobre. Ostatnio, panie burmistrzu, dotarła do nas informacja o pomyśle utworzenia kąpieliska na jeziorze Matusowiec. Zdaniem kierownika pływalni Pawła Wolskiego jest taka szansa. Trzeba spełnić kilka warunków, żeby tak mogło się stać. Jak gmina odnosi się do tego pomysłu? Jak najbardziej pomysł jest bardzo, bardzo ciekawy. Tutaj wiele zależy od zaangażowania tych ludzi. Kiedyś na tym jeziorku oczywiście odbywały się kąpiele, były rowerki, były kajaki. Dzisiaj do tego staramy się wspólnie wrócić. Ja myślę, że tutaj uzyskanie odpowiednich zgód na pewno będzie to, nie będzie to łatwe, a rozmowa z właścicielem gruntu, to jest wspólnota gruntów tabelowych. Są to ludzie, którzy są otwarci na wszelkie inicjatywy, jakie się dzieją na terenie Pajęczna, ale do tego jeszcze trzeba spełnić warunki, jeśli chodzi o czystość wody i tutaj co do tego mam obawy. Tak, tutaj stacja sanitarna epidemiologiczna będzie musiała podjąć decyzję. Ja chciałam tylko dodać, że gmina wspiera tego typu inicjatywy, ponieważ przy jeziorku Matusowiec powstała stanica kajakowa, między innymi przy wsparciu gminy. Tak, udostępniliśmy pomieszczenie, zakupiliśmy kajaki,
Także jak najbardziej takie inicjatywy, które są dla mieszkańców, dla młodzieży, jak najbardziej wspieramy i na pewno to wspierać będziemy. Na koniec chciałam powiedzieć kilka słów na temat trwających drogowych inwestycji na terenie gminy Pajęczno. Gruntowna modernizacja odcinka drogi krajowej nr 42 na odcinku Pajęczno-Nowa Brzeźnica. Remont, na który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła aż 20 milionów złotych, rozpoczął się pod koniec lipca, a zakończy dopiero w grudniu. Na jakim etapie w tej chwili są przeprowadzone tam prace? Przy remoncie tej drogi krajowej nr 42 trwają od półtora miesiąca. Roboty są wykonywane bardzo sprawnie. No, firma, która wygrała przetarg, jest to firma, która posiada odpowiedni sprzęt i jak obserwuję, pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje, bo jest to wykonywane bardzo sprawnie i szybko. Mimo to, że są utrudnienia w ruchu, one są, no, powiedzmy, że bardzo mało odczuwalne. To również tutaj sprawność tej firmy. Ja osobiście cieszę się z tego, że no, po ponad 6 latach starań udało się tą inwestycję doprowadzić do realizacji. Tutaj wielkie podziękowania dla pana kierownika Orła z Wielunia, który tutaj zawsze wspierał tą inwestycję, i dyrektora dróg krajowych w Łodzi, jak również ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Ta inwestycja jak najbardziej potrzebna i z tego, co przeczytałem w Rzeczpospolitej, jest to największa inwestycja na drogach krajowych w Polsce. No tak, jest to największa inwestycja, ponieważ obejmuje odcinek 15 kilometrów. Ponad 15 kilometrów. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ponieważ no, poprawi się znacznie bezpieczeństwo na tej drodze. Powstają wysepki zwalniające, powstają w miejscowości Janki, Gajęcice, częściowo w Makowiskach, powstają chodniki, będzie bezpieczne przejście do przystanków autobusowych, także mieszkańcy są zadowoleni, bo z utęsknieniem czekali na ten remont. No tak, ale ta inwestycja drogowa to nie jedyna, która w tej chwili ma miejsce na terenie gminy Pajęczno. Przebudowa ulicy 1 Maja, inwestycja prowadzona wspólnie z powiatem. Ta inwestycja również się rozpoczęła. Tak, wiele inwestycji, które są wykonywane na drogach powiatowych, wszystkie inwestycje w gminie Pajęczno są dofinansowane przez samorząd gminny i to w większości od nas wychodzi inicjatywa remontu czy inwestycji na tych drogach. Ulica 1 Maja aktualnie i droga przez miejscowość Siedlec to są te inwestycje, które trwają i mam nadzieję, że będą zbliżały się ku końcowi. Na końcowy efekt troszeczkę jeszcze trzeba poczekać. Kiedy zakończenie tych inwestycji? No na pewno jeszcze w tym roku. Na pewno jeszcze w tym roku. Będziemy oczywiście z niecierpliwością czekać i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radia Ziemi Wieluńskiej w dzisiejszej rozmowie dnia był burmistrz miasta i gminy Pajęczno, pan Dariusz Tokarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za uwagę.